Kiedy pierwszy raz przeczytałem opowiadanie z dzisiejszego słowa na dobranoc, odstawiłem je na bok, a powiedziałem, że no, jakoś tak nie ma większego sensu. Po kilku miesiącach znowu na ten tekst trafiłem, przeczytałem go może troszeczkę z innej perspektywy, z innego punktu widzenia i myślę, jest tam głęboka mądrość. O czym to dzisiejsze słowo, o czym to opowiadanie? Zapraszam, wysłuchajcie. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym Słowie na Dobranoc. Tak jak powiedziałem, do dzisiejszej historii, którą zaczerpnąłem ze zbioru opowieści, bajek, historii Bruno Ferrero, podchodziłem kilka razy. Na początku wydawało mi się to takie banalne, takie bez treści, troszeczkę niezrozumiałe, ale mówię, po kilku takich podejściach, po kilku próbach przegryzienia tego tekstu, mówię, no... To jest bardzo ciekawa koncepcja człowieka i jego tęsknot, i jego pragnień, bo o ludzkich pragnieniach dzisiaj będzie, bo pragnienia i potrzeby człowieka można rozpatrywać na kilku płaszczyznach, tak? Najogólniej możemy powiedzieć na trzech płaszczyznach. Te potrzeby najbardziej takie podstawowe, związane z życiem, potrzeba pokarmu, napoju, potrzeba odpoczynku i tak dalej. Takie, wiecie, najbardziej fundamentalne potrzeby. Potem można iść troszeczkę wyżej, a więc mamy już potrzeby takie psychiczne, potrzeby społeczne. No i możemy wejść na najwyższy poziom i tam już są potrzeby duchowe. Dzisiaj świat mówi człowiekowi o tych pierwszych potrzebach. Czasami mówi o drugich, kiedy mówi o społeczeństwie, o jedności, o rodzinie. Ale generalnie zatrzymujemy się na tym pierwszym poziomie, na tych potrzebach takich bardzo przyziemnych. One są ważne oczywiście, tak? No bo je też trzeba zaspokoić. Człowiek nie może chodzić głodny, nie może chodzić spragniony. No, rozumiecie o czym myślę, więc te potrzeby też trzeba realizować, by móc potem mówić o pozostałych, ale trzeba iść do przodu, rozumiecie? Trzeba iść wyżej, trzeba rozpoznawać w sobie te wyższe potrzeby i te psychologiczne, społeczne, no i trzeba też rozpoznawać w sobie te potrzeby duchowe. Świat dzisiaj zagłusza potrzeby duchowe, mówi, że ty ich nie masz, wystarczą ci potrzeby materialne. Kup sobie nową lodówkę, kup nową pralkę, kup nowy samochód, nowy smartfon, nowy telewizor i to ci do szczęścia wystarczy, prawda? Zaraz rozpoczniemy szał zakupowy przed świętami i zobaczcie, że będziemy się głównie troszczyć o te potrzeby takie materialne. Komu jaki prezent kupić? Ciekawe, kto się zastanawia, żeby na przykład w czasie Adwentu zaprosić kogoś ze znajomych na roraty albo na rekolekcje, prawda? Żeby wejść na inny poziom tych potrzeb. A więc mamy te różne poziomy i Kościół, oczywiście, tak jak powiedziałem, mówi, że trzeba te podstawowe, te fundamentalne potrzeby zabezpieczyć, zaspokoić, ale oferuje coś więcej. Mówi człowiekowi, słuchaj, ty masz być orłem, ty nie masz być tą kurą, która grzebie w ziemi i szuka ziaren, ty masz być orłem, masz wzlecieć. Twoja dusza tęskni za Bogiem. W twoją duszę w sposób naturalny Bóg wszczepił tęsknotę za czymś więcej. Ale dzisiaj człowiek zdaje się mówić, a nie potrzebuję tego. To nie pasuje do mojego stylu życia. To nie pasuje do moich potrzeb. To, co daje Kościół, to nie zaspokaja mojego pragnienia. I o tym jest dzisiejsza historia, o tym jest dzisiejsze opowiadanie. Być może troszeczkę dziwne, jak to każda bajka, ale myślę, że w pewnym sensie oddaje to, o czym przed chwilą mówiłem. Zapraszam do wysłuchania Bruno Ferrero. Pewien człowiek zabłądził na pustyni i od 2 dni wędrował wśród niekończących się rozgrzanych słońcem piachów. Był już u kresu sił. Niespodziewanie ujrzał przed sobą sprzedawcę krawatów.
Nie miał on przy sobie nic innego, jedynie mnóstwo krawatów. I natychmiast próbował sprzedać jeden z nich człowiekowi umierającemu z pragnienia. Wyczerpanemu i spragnionemu wędrowcy handlarz wydał się szalony. Czyż ktoś przy zdrowych zmysłach próbowałby sprzedać krawat człowiekowi łaknącemu jedynie wody? Sprzedawca wzruszył obojętnie ramionami i ruszył w dalszą drogę. Przed zapadnięciem zmroku znużony wędrowiec, już z wielkim trudem poruszający zbolałymi nogami, uniósł głowę i osłupiał. Znajdował się przed elegancką restauracją, obok której stał szereg samochodów. Budynek był okazały, a dookoła niego rozciągała się pustynia. Z trudem dowlógł się do drzwi restauracji i prawie mdlejąc z pragnienia wyszeptał: litości, wody. Przykro mi, proszę pana, rzekł ze współczuciem uprzejmy Szwajcar, nie przyjmujemy gości bez krawatów. Są osoby przemierzające pustynię swego serca z ogromnym pragnieniem przyjemnych doznań. Za głupców uważają tych, którzy chcą ich zapoznać z Ewangelią. Jest to posłanie zbyt zaskakujące dla ich pustyni. Lecz kiedy zapragną wejść do hotelu pana, zostanie im powiedziane: przykro mi, tutaj nie można wstąpić bez odnowionego serca. Tyle dzisiejsza bajka, tyle dzisiejsza historia. Nawiasem mówiąc, ciekawe jak wy ją interpretujecie, w jaki sposób wy ją odczytaliście. Dla mnie tutaj pojawia się kilka obrazów, kilka prób interpretacji czy wyjaśnienia. Jedna na przykład to taka, że Kościół oferuje wartości duchowe. Tak jak powiedziałem zresztą na wstępie o tych wartościach takich, o tych potrzebach podstawowych, fundamentalnych nie można zapominać. Je trzeba też zaspokajać, ale Kościół oferuje Ewangelię, Kościół oferuje dobrą nowinę. Kościół mówi: przyoblecz się w szaty godowe po to, żeby móc wejść na ucztę życia wiecznego tam w Królestwie Niebieskim. Wiele osób mówi: a po co mi takie szaty, po co mi taki wystrój, po co mi właśnie ten krawat, o którym Bruno Ferrero pisze. I mówią: nie, ja tego nie potrzebuję, zaspokojcie moje potrzeby, które ja mam tutaj, ja chcę się najeść, ja chcę się napić, ugasić swoje pragnienie, ja mam inne potrzeby materialne i proszę mi je zaspokoić i wtedy będę szczęśliwy. A Kościół mówi: nie. Kościół mówi: jesteś stworzony do życia wiecznego, do niekończącego się szczęścia tam w niebie. I jakże wiele osób potem jest zaskoczonych, tak można byłoby sobie wyobrażać, że będą zaskoczeni, jeżeli staną przed obliczem Pana Boga i Pan Bóg zapyta: no a gdzie są Twoje szaty godowe? A gdzie są Twoje szaty godowe? Przecież otrzymałeś propozycję nabycia szat godowych, a Ty byłeś zainteresowany tylko zaspokojeniem swoich doczesnych potrzeb. Prawda? Pamiętamy te sceny biblijne, gdzie Jezus mówi o uczcie w Królestwie Niebieskim, o uczcie w Królestwie Bożym i tam były osoby, które nie miały odpowiednich szat, no i zostały wyproszone z tej uczty, prawda? Pamiętamy te historie, które opowiada Pan Jezus, gdzie byli tacy, którzy mówili: Panie, no przecież jadaliśmy z Tobą, na ulicy wystawaliśmy, towarzyszyliśmy Tobie, szliśmy za Tobą, słuchaliśmy Ciebie, a Jezus mówi: no nie znam Was, nie znam Was, nie weszliście w relację ze mną. Więc myślę, że z jednej strony mnie ta bajka troszeczkę właśnie, może nie tyle, że zirytowała, ale tak pozostawiła pewien niesmak, dlaczego ten sprzedawca krawatów z owej historii nie dał się napić temu człowiekowi, no bo wydawałoby się, że no, mógłby to pragnienie zaspokoić. Oczywiście to jest bajka, dlatego no, jak to każda bajka ma również swoje niedoskonałości, niedociągnięcia. I to właśnie spowodowało, że tam mówię: no, no co to za bajka? No i ją odstawiłem na bok i po paru miesiącach dopiero do niej wróciłem. A z drugiej strony mówię, są instytucje, są organizacje, są ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby zaspokajać nasze potrzeby doczesne, materialne. Kościół nam mówi o Królestwie Niebieskim.
To jest tak czasami, wiecie, jak się rozmawia z ludźmi, mówiąc im o zbawieniu, mówiąc im o życiu wiecznym, mówiąc im o potrzebie nawrócenia, mówiąc im o grzechu, to odnoszę wrażenie, że to jest takie czasami, że my o niebie, a wy o chlebie. Nie? I to tak ciągle jest. My o niebie, wy o chlebie. No właśnie, Kościół mówi o niebie i to jest jego misja. Misją Kościoła jest mówić o Królestwie Niebieskim, misją Kościoła, w ogóle Kościoła jako wspólnoty również, słuchajcie, to ja nie mówię teraz tutaj tylko o tych, co nauczają, co głoszą kazania, co wygłaszają rekolekcje, nie myślę tylko tutaj o biskupach, o księżach, osobach konsekrowanych, ale w ogóle misją, zadaniem Kościoła jako wspólnoty powołanej przez Boga jest prowadzenie ludzi do zbawienia. Dlatego my o tym mówimy. Oczywiście, jeszcze raz powiem, te potrzeby takie naturalne, te potrzeby materialne, one powinny być mądrze zaspokajane. Mądrze w tym znaczeniu, że one stają się środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest życie wieczne. I trzeba podnieść głowę do góry. Trzeba wielu osobom dzisiaj przypominać o tym, że my staniemy kiedyś przed bramą Królestwa Niebieskiego, jeżeli nie będziemy przyobleczeni w szaty godowe, no to na ucztę w Królestwie Niebieskim nie wejdziemy. I to nie dlatego, że Pan Bóg jest taki zły i taki niedobry, ale dlatego, że Pan Bóg mówi wielokrotnie, ostrzega, przypomina, nawołuje, zachęca. Mówi, nawracajcie się, wybierajcie drogę sprawiedliwości, idźcie drogą, którą wskazuje wam Jezus Chrystus, idźcie drogą Ewangelii, idźcie drogą miłości. O tym ciągle słyszymy, Bóg o tym ciągle nam przypomina, Jezus Chrystus nam ciągle o tym przypomina, Kościół właśnie realizuje tę misję, nam o tym ciągle przypomina, także nie może być tak, że ktoś powie, no ja nie słyszałem, no znaczy... Teoretycznie może się zdarzyć, że ktoś nie słyszał, tak? Że ktoś nie spotkał, nawiązując do tego obrazu z dzisiejszej historii, nie spotkał owego sprzedawcy krawatów. Może się tak zdarzyć. Na pustyni swojego życia z różnych powodów takiej osoby nie spotkał. Ale to już, że tak powiem, inna historia, nie? Bo to, wiecie, bajka ma to do siebie, że można potem różne konteksty, różne warianty, różne przypadki próbować analizować. No, ale o to chodzi. O to chodzi, że Kościół daje nam ofertę przyobleczenia się w szaty, które otwierają nam drogę do zbawienia wiecznego. Dzisiaj człowiekowi się wydaje, że tego nie potrzebuje. I trzeba go przekonać do tego, że potrzebuje. I musimy się nawzajem w rodzinach do tego również przekonywać. Ja muszę sam wzbudzić w sobie tęsknotę, by przeoblec się w tę szatę, która umożliwi uczestnictwo w tej uczcie niebieskiej, ale mam też innych do tego przekonywać. Mam też innych zachęcać, mam też innym pokazywać, że są wartości, że są potrzeby, które są naszymi naturalnymi potrzebami, które sięgają ponad tylko to, co jest doczesne. Tak? Że to jest właśnie potrzeba drugiego człowieka, potrzeba relacji, potrzeba rodziny, potrzeba społeczności, ale też mamy potrzeby duchowe. Potrzeba Boga, tęsknota za Bogiem, tęsknota za tym, co święte. To jest moim zdaniem taka puenta z tego dzisiejszego opowiadania. Jeszcze raz proszę, jeżeli macie jakieś inne wnioski, jakieś inne refleksje wam się nasuwały, napiszcie, a na dzień dzisiejszy to wszystko. Życzę dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.